Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo. Proszę Państwa, znajdujemy się za wybiegiem shopów i tutaj, jak widzimy, troszeczkę ta ścieżka została tak lekko zmodyfikowana, natomiast czemu ma to służyć? No, kolejnemu projektowi oczywiście. Wy w komentarzach, a właściwie jeden bezimienny widz, że tak powiem, ponieważ w nazwie nie ma w ogóle żadnej nazwy, żadnej nazwy nie ma, zaproponował pandy. Nie wiem jakie, bo po prostu były pandy napisane, więc albo rude, albo wielkie. Ja wybrałem wielkie, słuchajcie. No i tutaj, jeżeli chodzi o kwestię pand, to rzeczywiście jest to bardzo ciężkie zwierzę, przede wszystkim do kupienia, ale również do hodowli. Niemniej jednak mnie udało się kupić 3 pandy, z czego 2 złote, o takich oto statystykach, jeżeli chodzi o samca 100, 167, 100. No i jeżeli chodzi o samicę, to 100, 183, 83. Myślę, że z tego na spokojnie złote tutaj potem te małe pandziątka wyjdą, ale słuchajcie, zanim to nastąpi, ja potrzebuję zapauzować grę, potrzebuję tutaj tę ścieżkę nieco jeszcze zmodyfikować ze względu na fakt, że nie podoba mi się tutaj kształt, jaki obecnie ta ścieżka ma. Nie podoba mi się to konkretnie. O, jakieś badania weterynaryjne nam się skończyły. Na co? Na liska. O, to się Ola ucieszy. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z ścieżkami, ja bym to pousuwał może, a ty miałeś się zapauzować, synu. I zrobiłbym to na nowo. Może troszkę lepiej. I taki pomysł mi przyszedł do głowy, jeżeli chodzi o wybieg dla pand, związany jakby z ich siedliskiem naturalnym, a pandy, no, nawet tutaj w Zoopedii możemy sobie poczytać, jeżeli wybierzemy, że żyją, dowiemy się, że żyją w górach. No i teraz tak, i to w Chinach, z tego co pamiętam, ale to się upewnimy. Panda wielka to gatunek niedźwiedzia zamieszkujący góry w środkowej części Chin. No właśnie. No więc skoro tak, no to warto byłoby może jakieś góry tutaj zrobić. Może nie do przesady, bo nie damy rady w ten sposób ogarnąć terenu, żeby wszędzie góry były. No na upartego można byłoby, no tylko nie o to chodzi. Ale jakąś tam górkę im zrobimy. A dodatkowo jeszcze pomyślałem sobie, że można byłoby zrobić taki feature, aby tutaj, o ile damy radę, żeby tutaj był podgląd na jakby taką sypialnię, tak, leże tych pand, natomiast na górze zrobilibyśmy stację kolejki. O, i to by było coś takiego, myślę, ciekawszego w dniu dzisiejszym. Tylko pytanie brzmi, jak duże chciałbym mieć to leże? Myślę, że takie na spokojnie by wystarczyło. Tutaj można byłoby machnąć schody szerokości 8. Zobaczmy, coś takiego. Tutaj coś takiego. I czy to by mi pasowało? Prawdopodobnie tak, ale tutaj byśmy w tym momencie mieli prawdopodobnie 4 metry wysokości, ale jeszcze to możemy sobie zmierzyć ścianą, bo ściany mają właśnie wysokość 4 metrów i czy ona tutaj mi się schowa? O, tak, to jest 4 metry. No i dobra, elegancko, to coś takiego byśmy tutaj mieli, 4 metry, no myślę, że pandy spokojnie by się tutaj zmieściły, ale na wszelki wypadek, żeby to nie było tak na styk, to ja tutaj jeszcze jednak dodam drugie 4 metry, to razem 8 metrów. Coś w tym stylu byśmy tutaj mieli. No i w tej chwili jakoś tak bym to ogarnął. Okej. Myślę, że coś takiego mogłoby być. Wyrównaj do siatki. Ciach. No i teraz słuchajcie, będzie
próba, bo tak na dobrą sprawę ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie robiłem i chciałbym zobaczyć, jak to mechanicznie by dało radę ogarnąć. Wielkość ustawmy sobie, no może być 5, intensywność powiedzmy na 70. I teraz tutaj bym potrzebował to sobie podnieść. I to podnieść do takiej wysokości, no właśnie, żeby to dochodziło mi tutaj. Tylko czy ta ścieżka... A, no właśnie, tutaj możemy mieć problem. No tak jak mówiłem, ja tego jeszcze nie robiłem i trzeba będzie potestować. Słuchajcie, tam Pieciek narzekał, że speedbuildy odbierają mu radość, kuźwa, z oglądania. Pieciek, no co ty, chłopie, żeś wymyślił? No, jak odbierają ci radość z oglądania? Przecież nikt nie ma tyle czasu, żeby oglądać dwugodzinny film, synu drogi. Więc speedbuildy są po to, aby to wziąć i jakoś tam skrócić, a jednak z drugiej strony pokazać wszystko, co się chce, nie? Także no musisz brać pod uwagę jeszcze takie aspekty, mój drogi przyjacielu, bracie, kolego. Natomiast nic tutaj straconego, bo czasami możemy sobie poogarniać to w taki sposób właśnie jak teraz. No ci, co będą mieli czas, to sobie obejrzą, ci, co nie będą mieli czasu, to sobie nie obejrzą. Proste. Dobra, ta wysokość będzie odpowiednia i taką wysokością będziemy musieli tutaj sobie zadziałać. Może nie jest to stricte to, co ja bym sobie tutaj, czego ja bym sobie życzył, zwłaszcza, że tu mi dziurę robi ta ścieżka, ale to za chwilę też będziemy modyfikować, tylko my potrzebujemy ogarnąć tutaj właśnie te tolerze dla naszych misiów. I oczywiście również te stacje kolejki, ponieważ chciałbym, żeby kolejka, a właściwie jej trasa przebiegała właśnie górą, a nie dołem. Bo zakładam, to też niesprawdzona informacja, więc nie bierzcie tego za pewnik, ale zakładam, że z góry też będzie widać zwierzątka, nie? Na wybiegach, czyli jak taką kolejką będziemy sobie cisnąć, no to, że ludzie będą mogli obserwować, co tam się dzieje. Tutaj ma być wejście i tutaj ma być jakby to całe leże tych naszych pant. Więc coś takiego bym tutaj ogarnął. Bardziej chciałbym to zrobić naturalnie z tej właśnie ziemi podniesionej niż ze sztucznych skał, aczkolwiek, znaczy sztucznych, no może nie sztucznych, ale ze skał. Ale to zaraz zobaczymy, przekonamy się, na ile jestem w stanie tutaj cokolwiek ogarnąć, bo trzeba się trochę nakombinować. No przy okazji, mechanicznie, tak jak, znaczy mechanicznie, no tak jak mechanika pozwala, to ludzie, którzy są początkujący gracze, mogą sobie zaobserwować, jak co wykonać, więc no tego typu odcinki też, myślę, mają rację bytu. Aczkolwiek no będą w mniejszości zdecydowanej, bo w większości to będą speedbuildy, tak żeby wam czasu nie zabierać, ale żeby pokazać, jak co można zrobić. Ja też nie jestem jakimś supermasterem, jeżeli chodzi o tę mechanikę, aczkolwiek tam ktoś, z tego co pamiętam, to mnie chwalił za znajomość mechaniki gry. Staram się jak mogę. więc tutaj no, pokazuję, tak? I teraz tak, no trzeba byłoby, chwileczkę, trzeba byłoby tutaj przemyśleć temat również, bo to sobie na razie to wyrównuję. Zaraz będziemy dalej kombinować. Jedyna rzecz, którą ja jeszcze chciałbym zrobić tutaj, to usunąć może chwilowo tę ścieżkę. Wiemy już, że damy radę to postawić. To fajnie. I tutaj bym wyrównał to. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że tu ma być stacja kolejki, tak? Więc trochę naddam sobie tego terenu. Ale dosłownie trochę, żeby też nie przesadzić. I teraz
skoro mam trochę tego terenu naddanego, to moglibyśmy tutaj ogarnąć to w taki oto sposób i tutaj w taki oto sposób. I teraz wyrównaj do siatki. Chciałbym mieć to w ten sposób zrobione. I tu moglibyśmy zadziałać w taki oto sposób, żeby zrobić, powiedzmy, jakieś tam poczekalnie, coś takiego. Zaraz będziemy dalej to opracowywać. Natomiast widzę już, że jeszcze trochę terenu muszę sobie tutaj naddać, ponieważ to jest jakby ścieżka ogólna, a my będziemy potrzebowali jeszcze takiej ścieżki, która stworzy nam kolejkę do wejścia. Nie kolejkę w sensie pociągu, tylko kolejkę do wejścia, tak jak się w kolejce do sklepu stoi. Dla tych, którzy noabla. To teraz powinniście zrozumieć. Dobra, tutaj dam tak. To oczywiście później będzie jeszcze opracowywane, modyfikowane najróżniejsze sposoby. Zobaczymy, co najlepiej wyjdzie i będzie wyglądało jako tako. Natomiast myślę, że tak jak na razie jest ok. Mamy... cofnijmy się trochę. Ale cofnijmy się trochę szybciej. Ej, kuźwa... No, dobra. Mamy tutaj... jak widać dziurę, w której te pandy będą mogły sobie spać. To mogłoby zostać, powiem wam szczerze, tu bym tylko leciutko wyedytował ten teren tak, żeby tu było przejście, o i tu było przejście, taki ala labiryncik nam się tworzy, zupełnie przypadkowo to wyszło, ale całkiem fajnie wygląda, więc można by to w ten sposób zadziałać. Obraz opuszczamy i podnosimy literkami Q, opuszczamy literkami E, znaczy kuźwa, jedną literką, literką E podnosimy, o, coś takiego, więc można sobie w miejscu podnosić, nie trzeba scrollować. Dobra, to teraz tak, kolejka będzie w udogodnieniach tutaj, no i ja bym chciał taką oto ciuchcie, bo mamy najróżniejsze, tak, ale ja bym chciał taką ciuchcie, mały pociąg parowy. I teraz dobrze to tutaj dopasować, tylko że widzę, że synek będzie miał problem. Trzeba go będzie nieco obrócić. Nie mam włączonej blokady kątowej, co umożliwia mi bardziej precyzyjne obracanie. Nie wiem, czy to widać, ale rzeczywiście tak milimetrami pomalutku mogę obracać. Tak, żeby to dopasować jednak do krawędzi, bo naprawdę chciałbym to zrobić równiusieńko. Nie jest to może zbyt proste, ale da radę to zrobić. No i dobra, skoro już wyrównane jest do krawędzi ścieżki, to ja mogę sobie ją teraz, tę kolejeczkę odsunąć. Gdzieś mniej więcej tu. I postawimy. No, ciuch, dobra. Tory jak na razie... torów jak na razie nie będę stawiał. Potrzebujemy teraz taką rzecz. Edytuj, nie edytuj tor. Misiu kolorowy. Nie denerwuj, Pawełka. Gdzieś tutaj mamy... jak zasilania. O! Umieść... lub przenieść wejście. No my chcemy umieścić wejście. I to wejście będzie... no właśnie, gdzie będzie wejście? Zobaczmy, jak ci goście mogą się poruszać. Goście mogą się poruszać w taki sposób, że tutaj mamy taką główniejszą aleję, ale mogą też przyjść tędy. Niemniej jednak wydaje mi się, że wejście tu będzie odpowiednie. Dobra, to jest wejście. Teraz wyjście moglibyśmy zrobić tutaj. I teraz różnica polega na tym, moi drodzy, że jeżeli chodzi o wyjście, to może być ono połączone taką ścieżką normalną, czyli tą, którą mamy tutaj. Natomiast wejście... to już musi być połączone taką ścieżką kolejka. No i teraz wydaje mi się, że takie... czekajcie, to jest ścieżka kolejki z desek na plaży. Czy ja wiem, a może taka ceglana będzie pasowała do tej. I teraz, żeby ta kolejka była w miarę jakaś taka większa. A no właśnie.
A no właśnie, i teraz, mój drogi przyjacielu, bracie, kolego, już tutaj się nie wstawisz. Dobrze, to mała edycja nastąpi. Przemieszczanie zaawansowane. I trochę go jeszcze przesuniemy. Pyk, pyk, pyk. Kolejkę zaraz wyedytujemy, znaczy ścieżkę kolejki, bo tak być nie może. Czyli to kasuje. O, w ten sposób będę chciał to ogarnąć. Tutaj tak i tu. No ja bym jeszcze to w ten sposób zrobił i teraz. Aha, teraz to będziesz miał problem. Aj, kurczę blade. Można byłoby zostawić w ten sposób, ale ja ją wolę chyba jednak skrócić i dać ją tak, żeby to ładniej po prostu wyglądało. I coś takiego mamy ogarniętego. I to jest kolejka do kolejki. Na wejściu nie musi być takiej długiej, ale na wejściu dobrze byłoby, żeby była nieco dłuższa. Oczywiście to też bez przesady, ponieważ goście będą się denerwować, jeżeli w za długich kolejkach będą stali. Dobra, kolejnym aspektem, jaki można tutaj poruszyć i jaki można im, tym gościom oczywiście umieścić, zapewnić, to oczywiście jedzenie, picie, toalety, może jakiś punkt informacyjny dodatkowo. Wy tutaj w komentarzach proponowaliście, żeby tam przy lisach rudych, tam pod ziemią, żeby umieścić znaki informacyjne. Ja to zrobiłem, tylko nie pamiętam, czy pokazywałem. Ale jak nawet jeżeli nie, no to można to nadrobić. Ja bym może jeszcze to w ten sposób ogarnął, bo tutaj i tak góra będzie, to żeby mieli trochę więcej miejsca. I teraz tak, jeśli mowa o rzeczach związanych z gastronomią, to ja na razie ogarnę im to może na tej zasadzie. Obiekty dla gości, coś do jedzenia i można byłoby to, powiedzmy, Missy Good postawić, czemu nie? O, tylko żeby się jeszcze dało, to by byłoby fajnie. Dlaczego się nie da? Ścieżka nie chce się tutaj... A nie, jednak chce, tylko... A gdzie ty masz problem, drogi? Jakiś problem tutaj jest, ale to myślę, że ogarniemy. Dobrze, chciałbym, żeby to było równo. Widać, że nie jest. To ogarnijmy to może w ten sposób. Mniej więcej tak, żeby było po środku. Chyba jest. I ciach. Dobra, to stoi. Teraz coś może do picia. Ale będą jaja, jak się nie da tego podłączyć. Ja widzę, że on tutaj ścieżkę mi na siłę chce wtrynić. Ale dobra, niech sobie wtryni. Teraz dalej. Może jakieś pamiątki. Looney Blooms to żeśmy mieli, a co by tutaj jeszcze można było? O, Just a Momento, oczywiście, jak najbardziej. I dodatkowo jeszcze ścieżynka. Musimy podłączyć to. No dobra, niech będzie w ten sposób. Okej, i to byśmy mieli ogarnięte. Teraz tak, dosyć ważnym aspektem jest tutaj prąd, ponieważ nie mamy tego prądu, nic nie jest zasilane praktycznie. Sklepy nie są zasilane, kolejka nie jest zasilana. W związku z tym trzeba będzie tutaj pokombinować odnośnie właśnie prądu, ale to za moment. Co by tutaj jeszcze można było im ogarnąć? Mówiliśmy o toaletach, prawda? Więc toalety jak najbardziej tak, to się tutaj przyda. I te toalety ogarnijmy sobie może w tym oto miejscu, żeby nie za blisko tam stoiska z jedzeniem, bo zapaszki i te sprawy, wydaje mi się, że ludzie nie byliby zachwyceni. Ale tutaj jak najbardziej może być.
No i dodatkowo po drugiej stronie jakąś informację im machniemy, czemu by nie. W ten sposób może stać. Jest różnica długości między tym a tym i odległością od placyku, ale to nic. Nie będziemy się tym za bardzo przejmowali. Dobra, co my tam dalej jeszcze moglibyśmy im ogarnąć? Moglibyśmy im oczywiście ogarnąć stoliki. Proponuję, żeby te stoliki zrobić gdzieś tu ewentualnie. A nie, tutaj będą te stoliki, bo myślałem, żeby może jeszcze to poszerzyć, ten placyk. Ale później moglibyśmy mieć problem z modelowaniem góry, dlatego nie będę tego robił. Teraz tak. Stoliki. Jeżeli mowa o stolikach, to jakieś ławki piknikowe oczywiście. I tutaj można byłoby im wstawić z Nowego Świata może. To tutaj mamy... O! Takie coś. Nie, ale wydaje mi się, że chyba ta będzie... lepsza lub to. Teraz osiołkowi w żłoby dano. Dobra. Damy to. Teraz jakoś bym chciał to umieścić tak, żeby to było w miarę okej. Tam przy tej toalecie to nie, ale tutaj jeszcze będzie gites. O, coś w tym stylu. Pamiętam oczywiście o śmietnikach, tutaj jeszcze mamy coś takiego, to fajne jest, ale to się raczej nadaje gdzieś tam w parku, coś takiego. Stoliki w restauracji, o, jeszcze takie coś, czekajcie, no patrzcie. Rzeczywiście, no można byłoby coś takiego, dobra, to my to wstawimy. Będzie ładniej. Dobra, i dawaj to udogodnienia. Tutaj mamy taki okrągły stolik, ale my damy sobie te. To zrobimy to tak. I w ten sposób... O, a ty dlaczego nie chcesz? Hono, hono. Miszczoniu. Nie denerwuj pabelluska. O, elegancko. I teraz po drugiej stronie tak samo, ale nie, tego skopiujemy. Tego skopiujemy i tutaj postawimy. I trzy takie myślę, że na spokojnie wystarczą. No ktoś, kto będzie chciał usiąść, to sobie klapnie. A jak ktoś nie będzie chciał usiąść, no to nie. Kosze na śmieci. Dosyć istotna kwestia, jak najbardziej, ale to sobie skopiujemy gdzieś stąd. Ja muszę w ogóle tych śmietników troszeczkę więcej dać w naszym zoo, ze względu na fakt, że jest ich mało. Tutaj byśmy dali, załóżmy jeden, tutaj byśmy dali drugi i elegancko. Tyle wystarczy, tak myślę. A jeżeli się okaże, że nie, no to zawsze można dodać więcej. No dobra, to byśmy mieli, słuchajcie, ogarnięte i teraz warto byłoby może to jakkolwiek obudować, ponieważ no, w obecnej chwili... No mamy to takie, jakie mamy. Tylko ja bym to może zrobił, bo u lisów zrobiliśmy to jednym materiałem, a teraz ja bym to może tak, żeby było bardziej fantazyjnie, no to bym to zrobił z kilku materiałów, połączyłbym. Ta ściana drewniana jest fajna, bo ją można kolorować, jak tutaj widać. I można byłoby, powiedzmy, żeby rozjaśnić trochę tam w tej górze teren, to... takim żółciutkim może kolorem, jak kurczaczek, o, coś takiego. Pyk, pyk. Będą takie elementy żółte. I teraz będę potrzebował tej ściany. Jeżeli od razu wybierzemy, to kolor się przenosi na nową ścianę, jak widać. Na nowy element, bo nie tylko ścianę. O, coś takiego. Teraz tak, tutaj bym to ogarnął może... A no właśnie, wiecie co? Zrobiłbym to może tak. W ten sposób. O, i tak byśmy machnęli. I czyżbym ja to miał w tej samej grupie i zapomniałem?
A, nie ta ściana. Nie, to nie jest w tej samej grupie. No właśnie, a myślałem. Ale to nic, bo tutaj sobie tę grupę też wyedytujemy. Na razie działamy na tej dotyczącej tutaj tych rzeczy fast foodowych. A tu z toaletą to w ogóle będzie, będą przechery. Oj, misiu, nie tak miałeś być. Poproszę... O, kuźwa. Sorki. Wyedytuj grupę i ciebie poproszę, żebyś się jednak przesunął. Dobra. Coś takiego byśmy mieli. No dobrze. I tutaj taki kącik, no myślę, że całkiem sympatycznie może tutaj być. Dodatkowo jeszcze, ale to za moment, ogarniemy sobie może jakieś takie pasy. Zaraz zobaczymy. Teraz potrzebuję jedynie ogarnąć. O, widzicie, już kolor się nie cofnął, a nie dodał, ale tutaj możemy sobie ostatni wybrać i będzie dobrze. Teraz tutaj potrzebuję pobawić się trochę w ogarnięcie tego. OK. I tu widzimy, że jest problem z jedną ścianą, ale ja to sobie zrobię na tej może zasadzie, że tutaj dodam jedną, a potem będziemy edytować dalej. Teraz jakieś wejście tutaj, tylko muszę namierzyć, żeby to było dokładnie z tego samego materiału, czyli z... O, z tego. Bejsa, drewniana ściana. To pójdzie tak. A wróćmy jeszcze na chwilę tutaj i potrzebuję tego. O, i tak to może być. Dobra, teraz jak to naprawić, bo to brzydko wygląda. No po prostu, klikamy sobie na tę ścianę. Oczywiście po uprzednim wejściu w grupę, widać, ale wejść w grupę można klikając dwa razy i już sobie edytujemy, tak? Więc najpierw zajmiemy się tą. Ewentualnie można to zaznaczyć i tutaj ołóweczek i też wchodzimy w edycję. Ja to oddzielę od grupy i nieco cofnę. OK. I to samo zrobię tutaj. To jest druga grupa, jak pamiętamy. Zaznaczę, oddzielę od grupy i zrobimy to w ten sposób. Lepiej, prawda? I podobnie tu. Z tym, że tutaj to my to mamy tak trochę inaczej ogarnięte, ponieważ nie jest równo. To zaraz zobaczymy, jak moglibyśmy to zrobić, żeby było ładnie. To mogłoby, powiedzmy, zostać w ten sposób. Wiecie co, a w sumie tak na dobrą sprawę to ja tu nie muszę dodawać nic więcej. Tak mi się wydaje. To chyba może tak zostać. Dobra. No to byśmy mieli ogarnięte. Elegancko. Tutaj trzeba będzie jeszcze troszeczkę popracować nad tym, ale jakiś taki element... Nie no, wiecie co, bo mnie to już zaczyna drażnić, taki ten gzymsik. To weźmy tę grupę. Ja bym go może przesunął nieco. Aha, ty całą grupę mi będziesz przesuwał. To nie, to całej grupy nie. Całej grupy nie. Chcę tylko ciebie. Przemieszczanie zaawansowane, no ale to dalej idzie grupa. To dalej, kurczę blade, idzie grupa, a mnie chodzi, słuchajcie, o to... O, dobra, oddzielimy to. No właśnie, żeby to oddzielić. No i teraz...
jakby to zrobić. Wybierz grupę i przesuń mi po prostu. Teraz pytanie brzmi, jak daleko? To dosłownie będzie jakiś taki kawalątek, o, coś takiego. I teraz tak, tutaj musimy wejść w tę grupę. Zaznaczyć to wszystko. Też oddzielimy od grupy. No i przesuniemy tutaj. No tylko właśnie, jeżeli to przesunę sobie... O, to mam pomysł. To przesuniemy tak, żeby było równo. No dawaj. No dobra, niech będzie. Tutaj widać, że nie ma równych odległości między tymi otworkami, tymi rowkami, ale no już trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego. Dobrze. Jeszcze tak, o, żeby to naprawdę było równo. I teraz z tego ogarnijmy również i jeszcze trochę do tyłu. Nie tak bardzo, o, tylko tak, żeby było to okienko. No, coś takiego może być. Okej. Okay. No dobra. Nakombinowaliśmy. No niestety, czas biegnie nieubłaganie, proszę Państwa. No jeżeli nie miało być speedbuilda, no to trzeba to w takim razie podzielić, żeby te odcinki nie były zbyt długie. Na tym etapie kończymy, a później będziemy oczywiście ogarniać to dalej. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, suby, oczywiście sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.